Cześć, witajcie na kanale Riser w grze Darwin Project. Jest to gra bardzo fajna, właśnie ruszyła zamknięta alfa, ta gra została ogłoszona na targach E3 w zeszłe wakacje, znaczy w te wakacje, które właśnie dopiero co minęły. I jest to gra Battle Royale i jest to gra Battle Royale, która jest kompletnie inna od tych, które grałem. Znaczy w zasadzie ona ma sporo elementów różnych Battle Royali, ale się bardzo wyróżnia, bo ma chociażby elementy survivalu. Musimy sobie craftować różne rzeczy, specjalny rodzaj ekwipunku, strzały do łuku, pancerz i tak dalej, to pokażę wam w grze. I sama gra polega na tym, żebyśmy oczywiście zostali ostatni na mapie, ale jest 10 zawodników, czyli musimy pokonać, no powiedzmy 9, tak, jeżeli ich spotkamy wszystkich. Jest na to szansa, żeby pokonać wszystkich, bo gra daje taką możliwość, żeby graczy spotykać. Jest póki co kilka serwerów, wersja jest zamknięta. Jeżeli nie dostaliście teraz klucza, to prawdopodobnie go nie dostaniecie, ta beta. O, właśnie, może jak do was mówię, to będę mógł, wiecie co, zrobimy sobie spectate jakiegoś meczu. Nie wiem, czy można. Chyba nie można. Albo i można. To będę mógł wam troszeczkę poopowiadać o tej grze i pokazać mniej więcej, na czym ona będzie polegała. Zaczynam się nam gra, więc od razu pokażę wam, jak ona tutaj mniej więcej wygląda, rozgrywka. Na początek będziemy musieli zbierać surowce. Surowce są dwa rodzaje, w zasadzie tak pomyślę, jest drewno i jest skóra, ale do tego są jeszcze skrzynki takie na mapie, które mają albo nam dadzą trochę drewna, albo nam dadzą trochę skóry, albo dadzą nam jakąś fajną dodatkową rzecz do ekwipunku, ale są też, znaczy taką specjalną umiejętność na przykład, albo dadzą nam też, są jeszcze takie specjalne airdropy, które dają nam specjalne umiejętności. Na przykład ja mam tutaj sobie wybrałem, że mogę zrobić albo działko, albo mogę sobie dać obronę, albo być niewidzialnym. I prawie w każdym domku możemy zobaczyć graczy na mapie, rozejrzeć się dookoła, czy jest bezpiecznie, czy nie jest bezpiecznie. Będziemy musieli też zwracać uwagę, o tutaj to jest ważne, daleko ode mnie, dobra, to nie będę podnosił. Musimy zwracać też uwagę na strefę, bo tutaj strefa w tej grze wygląda kompletnie inaczej. Inaczej się zamykają strefy, jest to bardzo fajnie zrobione. Tylko że troszkę mało czasu jest na ucieknięcie ze strefy, jeżeli stoimy akurat na środku, to musimy się bardzo spieszyć i uważać. Dobrze, trochę rzeczy mi się udało tutaj pozbierać, jakichś takich dodatkowych umiejętności. I teraz tak, powiem wam w skrócie mniej więcej, jak wygląda craftowanie i co możemy, po co nam drewno i skóra w tej grze. Pod kół mamy taki pasek tutaj rzeczy do skraftowania. Żeby je craftować, musimy pozbierać odpowiednio skórę i odpowiednio drewno. I teraz na przykład mógłbym sobie skraftować tutaj dodatkowy speed na butach i takich leveli mogę sobie wykraftować 5, no i będę odpowiednio szybszy. Mogę sobie zrobić tarczę, mogę sobie zrobić więcej strzał, bo strzały, no wiadomo, że są potrzebne. Właśnie, co na strzały potrzebuję? Tylko drewno. Dobra, bo mamy różne rodzaje strzał, różne rodzaje pułapek. Pułapki możemy właśnie też kraftić. Jest to całkiem fajnie ogarnięte wszystko. Poczekajcie, może tam bym poszedł, to by się udało to zdobyć. Drewno muszę przede wszystkim znaleźć i zrobić sobie tarczę. Oczywiście będę się starał zabijać jak najwięcej graczy. Nie będę uciekał od walki, tylko będę starał się właśnie do przeciwnika gonić. To tak wygląda drewno, które musimy zbierać. Mam nadzieję, że właśnie nie będę łatwo ginął, tylko że uda się pozabijać ludzi. Ktoś tam chyba właśnie nie zginął. Fajne jest to, że widzimy, gdy ktoś dostaje damage na górze, to widzicie. Całkiem fajna opcja i tam się biją, no. Tam ktoś chyba zginął. Można by było dobić go, nie? I fajne jest... Tak, przy tej skrzynce giną. Fajne jest też to, że możemy podnieść... Kurde, jeszcze musiałbym 3 drewna znaleźć. Możemy podnieść takie specjalne... Jeżeli ktoś na przykład zbierał drewno... O kurde... GG, man. Good luck. Have fun. On tam podniósł to. Podnosi teraz akurat, nie? O kurde, nie mam ani jednej strzały. O fuck. Nie wiem dlaczego nie mam ani jednej strzały. Słyszę go. O, i właśnie też w grze robi się zimno.
A jak robi nam się zimno, to musimy zrobić ognisko, bo będzie to spadało życie, więc dobrze by go było szybko zabić. Jeżeli ktoś ściął drzewo albo coś podniósł, to zostawia taki ślad. Jeżeli ja ten ślad sobie kliknę, on tam ognisko, słuchajcie, zrobił. To ta postać mi się zaznacza na mapie, nie? Jeżeli ja teraz tam bym podszedł, spróbuję go oczywiście zabić. Jest tutaj. To jest coś takiego. Nie, jest oddalony o 179 metrów już ode mnie. Oddalił się, no ale był tutaj, kurczę. I możemy śledzić go, widzicie, tam gdzie on jest, nie? Jeżeli będę podnosił co chwila takie elementy, które on zostawił po sobie, czyli ognisko, czyli ścięte drewno, zebrane jakiś tam ta skóra i tak dalej, no to ja wtedy mogę go śledzić, nie? Dokładnie sprawdzać, gdzie on jest. Ale oczywiście ja też zostawiam takie ślady i też ktoś może je podnieść, nie? Możemy go trochę straszyć tym i tak dalej, ale gramy sobie dalej, bo ja po prostu muszę zebrać troszkę rzeczy. Muszę sobie zrobić ten armor, żeby się umocnić. On zabił dwie osoby, zebrał z nich loot, więc warto by było te rzeczy zostawić. Tylko czekajcie, on tak stoi w miejscu. O, tutaj obok będzie zaraz zrzut. Dobra, on się rusza. Więc ja spróbuję to podnieść. To jest ważna sprawa. To jest naprawdę duży boost dla nas. Dziwny odgłos słyszałem, tak jakby ktoś łaził. O, i teraz w lewym dolnym rogu widzicie minimapę, nie? I tam jest zaznaczona ta strefa na czerwono. I po kolei właśnie w losowych miejscach są wyłączane te elementy tego jakby plastra, takiego możemy nazwać plastrem miodu, powiedzmy. Ktoś tam był, albo ktoś tam jest, słuchajcie. Podniosę to i sobie skrawcę szybko przedmiot taki, który nam pomoże. I oczywiście ta mapa będzie się kurczyła, nie? Co chwila. To się zamknie tamten teren, to będzie za chwilkę nowy, prawda? Dobra, i teraz tak. Ja, kurczę, dalej nie mogę. Zrobię sobie tą bańkę. Dzięki temu, jak jej użyję, ona się będzie odnawiać co tam chyba minutę. Nie będzie można mi zadać damage'a przez pewien czas. Dobra, i tam jest gość, 190 metrów. Gdzie ja jestem? Tutaj. Zaraz zobaczymy, który jeszcze teren zamknął. Muszę znaleźć szybko kawałek naprawdę drewienka, nie? Mały kawałek drewienka i dzięki temu będę mógł sobie zrobić lepszy pancerz. Ale fajne jest to, że można śledzić innych graczy, bo przecież mogę podnosić każdy element, prawda, tego... Jeżeli będę go dobrze śledził, to on będzie ze sobą pozostawiał ślady i ja mogę po prostu po nim to wszystko zbierać, nie? Tylko pamiętajmy o tym, że nas też może ktoś inny śledzić. Weźmiemy sobie te buty, speed boost, może nie. Darujmy sobie. Bo może te skóry będę potrzebował. Spróbujmy znaleźć tego typa. Chociaż ja nie mam strzał, właśnie, więcej drewna będę potrzebował. O, ktoś teraz mnie śledzi, nie? Trochę się stresuję, bo chciałbym... Chciałbym po prostu, żeby dobrze poszło. To też trzeba patrzeć na mapę, gdzie akurat biegnę, żeby się nie wpakować w jakieś bagno. I pamiętajmy o tym, że ten gość mnie śledzi. Może być gdzieś obok, może być gdzieś dalej. Ja muszę zrobić koniecznie strzały, bo strzały po prostu są dobre, nie? Ten pierwszy damage, który wchodzi za 200, mamy 600 życia, jeżeli nie mamy żadnego pancerza, no jest po prostu bardzo ważny. Możemy mieć na sobie jeden pancerz, który zablokuje jeden cios. O, czekajcie, teraz jestem tutaj. Nie, nikt mnie nie śledzi, słuchajcie. Ten jeden gość, który jest, to jest daleko, więc jest chill out. I fajne jest to, że jak zginiemy, możemy obserwować całą mapę, widzieć to, co się gdzieś dzieje dookoła, jeżeli oczywiście chcemy, nie? To jest całkiem spoko. Spróbujmy znaleźć trochę więcej drewna, porobić tych strzał. Mam takie strzały ogniste i zwykłe strzały, jak mamy, to mamy 5 na samym początku i nie trzeba się o to martwić. 300 metrów. Mógłbym śledzić tego gościa, kurczę. Tylko, że chciałbym po prostu te strzały zrobić. O, właśnie, muszę zrobić ognisko, kurczę, i... O, tam w ogóle ktoś jest za strefą. Tutaj na dole jest chyba trup do podniesienia. Taka czacha.
Dostałem pułapkę, mam dwie pułapki, dobrze by je było wykorzystać. Teraz będę musiał zrobić ognisko, tylko zobaczę, co tutaj na dole się dzieje. Bo dziwne, że tam jest jakiś trup. Miałem zrobić strzały, a nie robię. Być może ktoś spadł do tej lawy i dlatego, nie? Ile mam strzał? 3, malutko. Malutko, tym bardziej, że muszę ognisko zrobić, a ja teraz nie mam drewna. Dobra, kolejna strefa zamknięta. Nie wiem, czy wystarczy mi jedno drewienko, żeby zrobić to ognisko. Wystarczy. Kraftujemy, niestety postać zatrzymuje się w miejscu. Musimy, wiecie, się ruszać cały czas. Ale jak kraftujemy, łatwo dostać jeden strzał, niestety. No, szybko niech mnie ociepla i będziemy... Zaraz powinna się strefa znowu zamknąć i będziemy kogoś, zacznę kogoś już śledzić, żeby wbić tego fraga. Czasami na samym początku można się spotkać, gracze lądują mniej więcej losowo na mapie. O, czekajcie, tu obok mnie ten się pojawia. To już tam szybko cisnę. Tak, ktoś do lawy tam spadł. No właśnie, to jest fajne, że możemy w ogóle kogoś wypchnąć do lawy. Mi się tak udało jednego gościa sfragować. Akurat stał przy krawędzi. To też polecam robić. Jelenie mają specjalne rzeczy. Mogą mieć fajną umiejętność, znaczy jakąś tam dodatkową dla nas rzecz, na przykład pułapkę, albo coś tam nawet lepszego czasami. Albo nawet kawałek drewna, coś takiego. I zawsze strzała. Jeżeli gdzieś strzałę wystrzelimy, to zawsze tu strzałę możemy ponownie odzyskać. Dobra, czekajcie. Dostałem ten elektroniks. Zrobię sobie działko. Jeszcze go nie używałem, zobaczymy jak działa. I mam dużo ledera, więc mógłbym coś skrafcić z tego ledera. Ale strzał będę potrzebował na pewno więcej, nie? Dziwne, nikogo nie ma nigdzie. Postaram się gdzieś pójść, wiecie co, tylko właśnie, żeby mnie nikt do tej lawy nie zestrzelił, bo... To już jest koniec, po prostu. O, teraz moja strefa się zamyka, muszę stąd uciekać, mam tylko minutę, to jest... to jest w zasadzie niedużo czasu, ktoś zginął. Szkoda, że nie pokazuje, gdzie ktoś zginął. To jest mało czasu czasami, bo teren, jak widzicie, jest taki bardzo nierówny, czasami trzeba gdzieś pójść na oko i tak dalej. Więc radzę się spieszyć za każdym razem, bo już, nie wiem, na kilka gier to kilka razy zginąłem po prostu od tej samej strefy, nie? Ale ciągle mam mało, kurczę, drewna, z tymi strzałami mam problem. Dobra, strefę już opuszczam powoli. I fajny jest ten system samych stref. Myślę, że ten materiał, dużo ludzi narzeka, że tam materiale kopiują od siebie i tak dalej. Ale ten, myślę, że... Łączy fajne elementy i jest czymś innym. Zaraz zobaczycie walkę, która jest bardzo fajnie ogarnięta. Tam ktoś podnosi ten zrzut. Kurde, muszę znaleźć jakiś domek, żeby, wiecie, kogoś wyśledzić na mapie, gdzie jest. O, teraz mnie ktoś śledzi. Ogólnie gracze mogą ze sobą gadać. O, oh, fuck. O, oh, ale mnie ładnie strzelił. O, oh, shit, nie to chciałem użyć w ogóle. Kurde, co się ze mną dzieje? He flies so far. A, jak się razem stukniemy w tym samym czasie. To razem odlatujemy. Kurde, nie trafiłem go. A, nie pamiętam, którym klawiszem się podnosi, teraz nie widzę. A, niewidzialny się zrobił.
Dobra, klawiszem E się podnosi. Spróbuję pułapkę rozstawić. O kurde. Dobra, dostał. Walka jest taka bardzo długa, co nie? Ah, fuck. Ale wleciał w pułapkę moją, tylko widzicie, za długo ją ustawiałem. No niestety, słuchajcie, ale właśnie fajny bardzo pojedynek jest w tej grze. Szkoda, że się nie udało go. Szkoda, że się nie udało go zabić, ale naprawdę gra jest bardzo fajna, słuchajcie. Raz udało mi się zabić dwóch albo nie, trzech. Trzech gości i byłem drugi. I właśnie długa jest walka, można tak unikać swoich ciosów, uparować je wzajemnie i tak dalej. Bardzo fajnie to wygląda. No ale niestety pokonał mnie. Użyłem trochę złych umiejętności w złym czasie, nie wtedy kiedy chciałem i przez to gorzej mi poszło. Zrobimy sobie spectate, możemy go teraz oglądać, co on tam będzie robił. Znaczy możemy nie jego, tylko wszystkich w ogóle oglądać, całą mapę. Możemy, wiecie, się tutaj oddalić i oglądać, gdzie kto jest. Zostało ilu graczy, bo nie widzę. Trzech chyba, tak? Zostało trzech graczy i możemy po prostu śledzić później, jakie taktyki są. Myślę, że możemy się też dzięki temu, jak będziemy obserwować, nauczyć od tych najlepszych graczy. Czterech jest, tak? Jak grać, jakie metody, może jakie umiejętności są najlepsze. Ale oczywiście najlepiej wszystko testować jest. Sama gra bardzo fajnie wygląda. Mam nadzieję, że wam też się podoba. Sorry, że się nie udało wygrać. Może następnym razem spróbujemy jeszcze. Jeżeli gra wam się podoba, zostawcie koniecznie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie. Ja na pewno tą grę będę teraz często streamował, bo po prostu bardzo mi się podoba. Jest to naprawdę fajna jakaś tam nowość w tych wszystkich battle royalach. I to, co jeszcze jest, to co pewnie tutaj się dzieje u nich, można się łączyć w sojusze dwuosobowe, zdaje się, może więcej osobowe, nie wiem, i grać ze sobą razem, ale nie trzeba, bo można też w pewnym momencie zabić tego gracza, z którym jesteśmy w sojuszu, także tutaj to zależy od tego, ale możemy też, wiecie, ze znajomymi można wejść na jakiś serwer i zagrać razem. Nie wiem, jak to do końca działa, bo jeżeli mamy takich dwóch gości na jednego, to nie będziemy mieli szans, nie? Jeżeli będziemy sami. Zresztą zaraz zobaczymy tutaj tą walkę. Jeszcze. Być może będę miał niedługo do rozdania klucze jakieś do tej alfy. O, i widzicie, i on chyba nawet nie wiedział, że będzie grał sam na dwóch. Pewnie zaraz będzie uciekał, ale niezły damage zadaje. O, i uciekł od nich. A nie, 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 będzie się z nimi bił. O, oni też działko postawili. Te działko widzę, że jest słabe, więc ja już go nie będę używał. No, zobaczmy, co tu będzie. Widzicie, to wtedy, jak się wszyscy, jak się uderzą dwie osoby jednocześnie, nie? To wtedy... nie ma damage'u i obie osoby się tam odwalają, nie? Do tyłu. I zaraz się strefa skurczy, no niestety, nie, ten gość po prostu nie będzie miał szans. No oni są we dwójkę, więc szanse są małe. Nie, tym bardziej, że jest problem tutaj z leczeniem w tej grze. Zauważyłem, że leczenie jakoś tak słabo wychodzi. Dzięki za oglądanie, już nie będziemy czekać na ten ich wynik. Dobrze, że temu gościowi udało się uciec, czyli warto mieć tą niewidzialność. Ta wieżyczka jest słaba, bo tamten gość też mi tą wieżyczkę rozwalił na hita, a chyba, że nie masz strzał, może to wtedy jest trudno, ale ona nie zadała żadnego damage'u. Dzięki bardzo, pozdrawiam was i mam nadzieję, że do zobaczenia w Darwin Project. Cześć!